Jednorożec, program kulturalny. Witam Państwa. Dziś naszymi gośćmi są artysta, reżyser teatralny Janusz Glaca. Witam serdecznie. Oraz profesor Juliusz Kopydłowski. Panie reżyserze, szok i niedowierzanie. Skandaliczne wystawienie Dziadów na scenie Pańskiego Teatru. Proszę Pana, jak Pan mógł wystawić Dziady bez najmniejszej sceny erotycznej? Bez żadnego wątku homoseksualnego? Jak tak można? Ja trochę nie rozumiem tej atmosfery skandalu, którą się nakręca przy okazji tego spektaklu. Przecież człowiek nie tylko musi być sprowadzany do sfery nagości, cielesności i seksualności, można wystawiać też inne sztuki. Właśnie, wystawiać. Doskonale, że pan użył tego słowa. Otóż ja sądzę, że pan się tego właśnie wystawiania wstydzi. Proszę pana, u pana nie ma nawet pół człowieka nagiego. Wszyscy są ubrani. Proszę pana, nawet Adam i Ewa byli nadzy. Pan się często powołuje na tego typu pisma, a wstydzi się nagości tego, jak człowieka stworzyła natura. Proszę pana, to, co pan robi na deskach swojego teatru, to jest zwyczajne średniowiecze. Proszę pana, doskonale, panie profesorze, wspaniałe określenie. Panie reżyserze, to, co pan robi, to jest średniowiecze. Ale czuje pan wagę tego? Ale ja się nie wstydzę. Sztuka jest, uważam, bardzo nowoczesna. A co jest, tam są jest typowe dla Dziadów elementy, harlejowcy, pokolenie Japi. To jest nowoczesne? To jest nowoczesne? Pan wie, co to jest nowoczesny teatr? Proszę pana, harlejowcy to byli 10 lat temu w teatrze już w sztukach z XVIII-XIX wieku. A gdzie golizna? Ale nie ma tam pół człowieka gołego. Aktorzy porno. Nie ma nawet wątku homoseksualnego. To jest jakiś skandal. Ja się wcale nie odżegnuję swojej twórczości od nagości. Uważam, że trzeba być otwarty na różne środki. No teraz jest taki spektakl, który korzysta z kanonu Teatru Narodowego. Natomiast uważam, że wszystkie środki są dopuszczalne. Środki, skoro mówimy o środkach, to ja jednak zwrócę na coś jeszcze innego. Na środki wyrazu artystycznego, które pan użył, aby promować patriotyzm. Pan promuje patriotyzm w swoim przedstawieniu, faszyzm, nacjonalizm, wszystkie te ciemne zaułki naszego ludzkiego umysłu. A czy pan wie, że Adam Mickiewicz był w stanie wzbić się ponad właśnie te pojęcia, pisząc Litwo, ojczyzno moja. Litwo, a Litwo. Nie Polsko. No, wycierał się, ale patrzcie za je trzymać, tak. No trudno sobie wyobrazić chyba Dziady, żeby wyciąć z niego za każdym razem słowo Polska. Ale Polska, z tekstu. Polska. Pan ciągle ma na ustach to słowo, a w tym kraju, proszę pana, mieliśmy niedawno zmianę władzy. I ja sądzę, że to jest cały problem. To, że pan ma na ustach Polskę, tak jak ten rząd, który nastał, bo ówczesny nie, ale ten rząd, który nastał, ma też ciągle słowo Polska na ustach. I to jest problem tego kraju i to jest też problem pańskiego spektaklu i pańskiego teatru. Proszę powiedzieć wprost, czy pan nie liczy na to, że ten rząd, który ma na ustach Polskę, kiedy usłyszy takiego reżysera jak pan, będzie po prostu panu dawał kasę, sypał kasę. Czy o to panu chodzi w pana twórczości? Nie, ja już w ogóle uważam, że polityki ani pieniędzy do sztuki nie powinno się mieszać. Widzisz pan, i to jest coś, na czym można budować. Dobrze, czyli po takiej deklaracji, Panie Januszu, czy jest w stanie pan zadeklarować nie tylko nam, ale naszym widzom, że następny spektakl zrobi pan przeciwko, zrobi pan w opozycji do tego mainstreamu, który właśnie się tworzy? Przynajmniej jeden nagi harlejowiec, proszę to obiecać. Homoseksualista. Jak najbardziej. Myślę, że wystawiamy typowo gejowską sztukę Macbeth, której następną Williama Szekspira, gdzie tego typu elementy zupełnie naturalnie wkomponują się w budowanie tradycyjnego teatru. Panie profesorze, warto rozmawiać. Panie Januszu, warto rozmawiać? Warto. Jest nadzieja? Szanowni Państwo, chodźmy do teatru, bo jest nadzieja, że będzie lepiej, będzie tak, jak ma być. Dziękuję Państwu, dziękuję gościom. Dziękuję bardzo.